Pan radny Kosior, jeśli można. Proszę Państwa, przystępujemy do sprawdzenia obecności. Bardzo proszę o uruchomienie. Pani radna Fijałkowska. Pani radna Fijałkowska. Bardzo proszę o udział w sprawdzaniu obecności. Widzi tak dalej, to nie budzi żadnych. Szanowni Państwo, na sali jest, jak widać, 32 osoby, a mam wrażenie, że jest trochę więcej. Jeszcze minuta na udział w sprawdzeniu obecności. Bardzo proszę. Kluby gotowe, Platforma gotowa, panie gotowa. Klub PiS-u gotowy, panie radny Kosior gotowy. Klub Przyjazny Kraków gotowy. Gotowy. Komplet, dobrze. Radni niezależni gotowi, no bo to widać. No. Proszę Państwa, proszę o wyświetlenie listy obecności. A, tu mamy jakąś, no to zaraz będziemy. Nieobecny pan radny Hawranek, ale pan Kosior obecny, więc tu akurat nie ma. Nieobecny pan Ptaszkiewicz, nieobecny pan Sonik, nieobecny oddelegowany. No pan Ptaszkiewicz już jest, tak, okej. Okay. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Rozpoczynamy posiedzenie. Bardzo proszę. Rozumiem, że pan radny Hawranek i pan radny Sonik są tylko nieobecni. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. O, dziękuję. Otwieram 83. Zwyczajną sesję Rady Miasta. Serdecznie witam panie i panów radnych. Mogę prosić państwa nieradnych o nieprzeszkadzanie. Pan prezydent Adamczyk będzie to kosztowało za chwilę. Jeszcze nie ma takich zasad. Proszę Państwa, otwieram 83. zwyczajną sesję Rady Miasta. Serdecznie witam panie i panów radnych. Stwierdzam kworum uprawniające do Rady do podejmowania uchwał. Serdecznie witam prezydenta miasta Krakowa, panów wiceprezydentów, pana skarbnika i pana sekretarza. W imieniu radnych własnych witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Informuję państwa radnych, że stenogram i protokół z 80. sesji, to jest posiedzenia z 28 sierpnia, jest do wglądu w Kancelarii Rady pokój 201. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz o obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacji na piśmie. Informacje międzysesyjne. Szanowni Państwo, informuję, iż do przewodniczącego Rady wpłynęły pisma Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, które informuje, że wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2013 stosowna sygnatura akt została stwierdzona nieważność uchwały z 9 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mogilska Chałupnika. Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne. Po drugie,
informuję, iż wojewoda małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miasta z 28 sierpnia 2013 w sprawie zmiany uchwały z 3 marca 1999 w sprawie ustalenia szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie z późniejszymi zmianami. Informacje dotyczące skarg. Od ostatniej informacji na 81. sesji Rady z dnia 11 września 2013 wpłynęły 3 skargi. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady, która zdecyduje o sposobie dalszego procedowania. Proszę Państwa, kolejna informacja. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących projektów uchwał. 1441 druk, to jest zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego dla jednostek kultury. 1442 zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego dla jednostek kultury, dla gospodarczego mechanizmu, norweskiego mechanizmu finansowego. 1438 przyjęcie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w gminie miejskiej Kraków. 1444 przyjęcie programu wspierania rodzin dla gminy miejskiej Kraków. 1445 wyrażenie zgody na zawieranie porozumień dotyczących kierowania mieszkańców innych gmin do środowiskowych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie gminy miejskiej Kraków. Druk 1446 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych. 1454 zmiany w budżecie miasta na 2013. 1432 objęcie przez Radę Miasta stałego honorowego patronatu nad kolejnymi aukcjami Wielkiego Serca. 1439 ustalenie kierunków działania dla prezydenta w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ulicy Zamkowej, ulicy Sandomierskiej. I 1447 kierunki działania prezydenta w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie. Informuję Państwa, iż na podstawie artykułu 30, paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, to jest 5 radnych lub prezydenta, zawierający uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie dwóch czytań. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 16 września. Informuję Państwa, iż w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta według druków 1450 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wysokości zasad poboru opłaty targowej, 1453 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie WPF, 1454 zmiany w budżecie miasta Krakowa, 1455 zmiany w budżecie miasta Krakowa, 1456 zmiany w budżecie miasta Krakowa. Czy prezydent, komisja lub grupa 5 radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian do porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa? W imieniu pana prezydenta nie ma. Czy w imieniu komisji? Nie widzę. Czy w imieniu grupy radnych? To jeśli można, ja mam prośbę do państwa o wprowadzenie do porządku obrad zastąpienie wymogu 14-dniowego terminu doręczenia projektu uchwał w sprawie nadania panu profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu honorowego obywatelstwa Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa. To jest druk 1451 i drugi druk 1452 w sprawie nadania panu profesorowi Stanisławowi Juchnowiczowi honorowego obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Te druki to są projekty Komisji Głównej omawiane już szeroko na posiedzeniach Komisji Głównej, nie budzące żadnych wątpliwości. Stąd pozwalam sobie je wprowadzić w trybie nadzwyczajnym, uznając, że tak powiem, taki tryb tym sprawom przystoi. Czyli jest wniosek grupy radnych o wprowadzenie projektu według druku 1451, honorowe obywatelstwo profesor Stróżewski, i wniosek grupy radnych o wprowadzenie druku 1452, to jest honorowe obywatelstwo profesor Juchnowicz. Czy są jeszcze jakieś wnioski o wprowadzenie do porządku obrad? Nie widzę. W takim pan radny Hawranek jest obecny. Tak, no było, przy liście nie było. Szanowni Państwo, w takim układzie tak. Po pierwsze mamy wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad z odstąpieniem od wymogu 14-dniowego terminu doręczenia projektu uchwał w sprawie nadania panu profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu tytułu honorowego obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Przypomnę, że jest to druk, jest to wniosek komisji, projekt Komisji Głównej, nad którym dyskutowaliśmy już na początku września.
ze względu na terminy nie mogło to formalnie wejść do porządku obrad, ale w tej sprawie Komisja Główna miała jednoznaczne, pozytywne stanowisko. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych głos za, głos przeciw wprowadzeniu tego punktu? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania panu profesorowi Władysławowi Strużewskiemu honorowego obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, druk 1451. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 38 za, brak przeciwnych, jedna osoba się wstrzymała, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I kolejny wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w druku 1452 w sprawie nadania panu profesorowi Stanisławowi Juchnowiczowi honorowego obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Druk 1452. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 39 osób za, brak przeciwnych, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że rada wprowadziła te punkty do porządku obrad. I to tyle, jeśli chodzi o zmianę porządku obrad w dniu dzisiejszym.